Dzień dobry, czy jest Pani za przyjmowaniem uchodźców z Palestyny? Nie, nie jestem w ogóle za przyjmowaniem jakichkolwiek. Z Ukrainy też, nie? Ukraina tak, no musieliśmy im pomóc tak, w tej ciężkiej sytuacji, natomiast tych, którzy stali nie tak dawno jeszcze za naszymi granicami, absolutnie nie. Przykro mi, ale no nie musimy być jedynym państwem, które przyjmuje aż tak dużej ilości migrantów. I to nielegalnych, powiedzmy sobie szczerze. No tak, ale uciekają tak samo i przed wojną, jak Ukraińcy tutaj do nas. Wszyscy. Nie wszyscy uciekają przed wojną. Uciekają przede wszystkim do lepszego życia. Wiemy, jak mają u siebie w swoich krajach, prawda? Więc absolutnie nie uważam, żebyśmy byli aż tak dobrym krajem, który zapewniłby im dobrobyt, tak? Tym bardziej, że to jest niestety bardzo niebezpieczne. No właśnie, a czy nie myśli Pani, że w takim razie muzułmanie, którzy są teraz w Europie, będą protestować przeciwko temu, że Polska i Zachód wspomagają Izrael, a nie Palestyńczyków? Już protestują i na pewno konflikty na świecie w ogóle będą się pogłębiać, bo ja uważam, że niestety ludzie z powodu braku jedzenia i warunków godnych do życia będą się przemieszczać po świecie, po prostu. To w jaki inny sposób można im pomóc, żeby po prostu w tej trudnej sytuacji, bo jednak ich domy i mieszkania są teraz bombardowane przez Izrael i czy możemy jako człowiek człowiekowi im w jakiś sposób pomóc? Wie pan co, mówimy o różnych migracjach, tak? Mówimy o uchodźcach z Ukrainy, mówimy o tu o Bliskim akurat, Wschodzie. Tak, mówimy o różnych sytuacjach. Więc tam, gdzie dzieje się wojna, no trudno będzie pewnie nam w ten konflikt jakoś zaingerować. Natomiast w miejscach, gdzie nie ma tego konfliktu, a ludzie do nas jako do Europy chcą przypływać, no to z całym szacunkiem faktycznie byłabym chyba za tym, żeby te państwa, które kolonizowały przez długi czas niektóre obszary, teraz się trochę zrewanżowały. Czyli te państwa, czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, te państwa w pierwszej kolejności powinny przyjąć tych uchodźców i im pomóc. Albo drugie rozwiązanie z kolei takie, zainwestować w te państwa, oczywiście nie mówię o tym, gdzie się dzieje wojna, tylko tam, gdzie te warunki są kiepskie do życia i ludzie uciekają przed głodem. Tam im zapewnić warunki do tego, żeby funkcjonowali w sposób ludzki, czyli nie wiem, jakieś miejsca pracy, wykształcenie, w ten sposób. Natomiast no, kosztem nas, to akurat lepiej Polski, raczej nie.